No dobra, zaczynamy. O, co to jest? Tu jest wyjście takie. O kurde, felek, kartofelek. Siema. O, jestem własnym. No idealnie dla mnie. O, co to? Słyszałem. Kto to? No nie, czemu oni wszyscy giną tam? No i trzeba mocniej to rzucić. Siema, smoka jeszcze rzucę. No nie wierzę, że oni wszyscy giną. O Boże. Nie mogę więcej tych? Bez sensu. Siema, nafcia. O Boże. O kurwa. Dobra, siema. Siema, siema. Wow, coś włączyłem. Tylko nie wiem co. O, shit! Zauważyłem, że właśnie guzik spadł z góry. Siema, siema. Czemu tutaj mieliście deszcz ludzi? Właśnie, właśnie coś dziwnego się tutaj wydarzyło. Jakieś sugestie? Takie sugestie, że chłop zeskoczył na dół, tego miałem złapać, ale nie złapałem go i tyle. A tutaj nafcia, no kurwa, nie wiem co się stało z nim. Oj, spadła. Kurwa, pistolet mi zjadła. Nafcia, oddaj mi pistolet. Czyli żyje w takim razie. Ej, co jest? No, czemu by tu deszcz ludzi? Ale nie tylko jest tu, no to jeszcze jest ile jest traitorów? Dwóch? Tak, dwóch. Jest nasza czwórka ogólnie, to jeden z nas jest traitorem. Tak. No chyba ty, co nie? Jesterem. S! Nie, nie słyszę go. Halo, halo. Dzień dobry. Ktoś ma broń? Ktoś tam ma broń. Ty, nafcia. No właśnie nie wiem. Marcin, nafcia, chodź tu. Nie, Marcin, poczekaj, to będzie śmieszne. Hej, mi ma broń, łapy. Nie, Marcin, to będzie śmieszne. Marcin, poczekaj. Poczekaj. Nie, dobrze. Skacz. Nafcia, to będzie zabawne, podaj. Nie, kurwa, on skacze w końcu? Daję biego i strzel mu w mordę. Dajesz, Nie, nie jest. Tak nie jest. Nie strzelaj do niego, jest piękny. Nawcia, strzel w niego. Marsu, skocz. Dajesz prosto w mordę mu. Za nie można go szukać, bo on jest... Kurwa. No nie. Łatwo. Bez hitu był błazny. Mąkę. Nie, Monkę! Gang Monkę! A jak się zmienia ten moc głośności? Alt trzymasz. Aaaa! Monkę! Monkę! Co robisz, małpo piekarzu? Monkę! Daj mu. Monkę! Mąkę. Chcecie, żebym wam pokazał coś niesamowitego? Banany! Poczekajcie. Popatrzcie! Żółty duży banan! Stop! Mam dla was propozycję! Mąkę? Dziewczynkę, która agresuje w okolicy. Ale z chińskiej bajki. Gonimy go dalej. Why you slap me, Monkę? Nie będziemy dziewczynki, tylko banana zjemy. Ej, Monkę, mam żart sytuacyjny, słuchajcie. Dzień dobry. Pa.
Co czekaj, się robi czekaj. W młynie? Jak będzie chujowy, to... Co? Mąkę! O kur... Gdzie on jest? Mąkę. Mąkę. O kurwa. Mąkę. Mąkę. O kurwa. Mąkę. Na dole jest. Mąkę. Mam banan. Banan. Mąkę. Ale on przejechał banana teraz. Banan? Non banana? Nie musicie na sam początek wejść po. Tam leży mąkę. Ale to. O Boże, to nie. Mąkę. 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 Dziewczynki zabija! Ja mu chciałem pomóc, a on mnie zabija. No to nie dziewczynka jest. Ja chciałem, a ja ładnie. Zabiję go bez powodu. Nie. Ale prawie trafiłem. Tak, banana zjadł, to chciał tu ukryć. Nie zjadł banana, przyprowadził się do niego. Oczywiście, to było śmieszne. Tego, że postanowiłeś zadziałać, żeby go pomyślonku. Nie, bo jego śmierć... Jego śmierć w twojej głowie do końca życia. Nigdy nie zapomnisz tego, jak zabiłeś własnego brata bez większego powodu, bo myślałeś, że zjadł banana, cię przyprowadził do banana. Wyrzuty sumienia będą ci dotyczyć każdego dnia. Ty, pies żyje! Pies sam można zjeść. Chodź. Chodź. A bo blady jeszcze żyje. Co to wyrzuty sumienia? Halo, wiesz tu kto? To jak wyrzucę sumie. Chodź, pokażę się. Nie, sam jestem. Marson nie żyje, niestety. Wszystkie małpy umarły. Wszystkie małpy uciekły z cyrku. Zdarza się. Chodź, pokażę ci na chwilę coś, Mandzio. No chodź. Ale blady, jak my sami zostaliśmy, ja się boję, że... Nie, zabiję cię. Obiecuję. Obiecujesz? Na mały paluszek? Na małą łapkę? No dokładnie. Dobra. Idę. Gdzie Blady jesteś? O, tu jest jakiś fort. Cześć. Chodź, pokażę wam coś, chodź. Musicie mi zaufać. Ojej, jak tu wysoko. Musimy zejść niżej. Chodź, mówię wam, że super. Chodźcie. Tak. Nie przejmujcie się martwym aimingiem po prawej. Spoko. Chodźcie. Trzeba nie prowadzić do tego mydła. Tak. Tędy. Musicie tutaj przejść kawałek. Dokładnie, tędy musicie iść. Tak. Chodźcie. Tak. Chodźcie. Czy każde słowo dla niego przestajesz? Masz banany? Masz banany? Tam, lepiej. Nie. To jak nie banany, to ja nie idę. Jebać to. Mam banany. Kurwa, albo mam. Dobra, to mam banany, chodź. Ma banany, on by nas nie okłamał. Nie okłamałby was przecież. Ej, jak myślisz, AB mógł mieć banany? No myślę, że tak, chodź sprawdzić. Dobra, chodź sprawdź Maybiego. Chciałem sprawdzić Maybiego, może ma banany. Zaraz sprawdzimy Maybiego i wrócimy do ciebie. No, strasz. Nie no, tylko Maybiego sprawdzimy. Marson, chodź po Maybiego sprawdzić. Idę. No. Zabierz mnie? Nie, a gdzie ty jesteś? Kurwa, Marson! To lawa zajebiste. Gdzie jest Marson? O, dziewczynka mała. Na wszystkie malinku, Marston, nie banany. Nie mamy czasu. Tego nie zrobił. Nie no, mówię ci, bez ciebie, naprawdę, musisz mi zaufać, kurwa, chodź. Kurwa, nie wierzę, Marston, naprawdę, była tak to grzeczną małpą. No mówię ci, bez ciebie mogę w ogóle, jedna... Ja mogę w ogóle jeść banany? Możesz, jesteś koty jedzą banany. Psy jedzą banany? Oczywiście, tak, psy uwielbiają banany. To?
No, ci zaufaj mi. Dobra, no, no idę. No, a z drugiej strony mogę też iść gówno. Chodź, chodź, Manciu. Chodź na karuzelę. Jaką karuzelę? Tutaj, tam. Widzisz? To jest karuzela. Ale ja się boję, jak się kręci szybko. Mi się w głowie wtedy kręci. Wypatrzcie, jak Manciu trzyma kałacha, jak to jest rękę wygina. Chcesz zobaczyć? Beskidze. Patrz, jaki ładny. Widzisz? Do góry nogami go trzymasz. Naprawdę? Olipkę, nie tak. Ciężko go obrócić. Ale może się uda. Kurde! No the fuck? Radziecki psie, a myślałem, że może być przyjaźń pomiędzy psami a kotami. Co ty zrobiłeś? Nic. Miała być przyjaźń pomiędzy psami a kotami. Nie wiem. Ty zdradziecki pchlarzu! O, patrz, na mydło się natknąłem. Mydło tu jest, widzisz? No dobra, przepraszam. No właśnie, poślizgnę się na mydle. Ale teraz ty też musisz się poślizgnąć, żeby było równo. O kurwa! O kurwa! No, ja. Udało się zamortyzować, dobra. A może się razem pokręcimy, co ty no na dobra, to? Dobra, chodźmy. Ja cię może rozkręcę. Jak tam to zrobił, żeby mnie wypchnął? Nie, no, ja nie, no wejdź, wejdź, pokrętła. Ja nie, ja cię rozkręcę. Nie, no bo to mydło, wiesz, ja ci bardziej rozkręcę. Sobie mają pierwsze. Jak chodzisz na mydło, to wylatujesz w górę, nie? Mówię ci, właśnie tak proszę rozkręcę. No tak słabo rozkręcę. No dawaj, razem. Dobra, to właśnie razem, no dawaj. No dobra, dajesz. Jesteś, musisz wejść. Czekaj, dobrze mi idzie. Dobrze, no daj też. Nie, no za ciężko. No nie da się, nie da się, no to chyba tak. O patrz, kręci się, o, widzisz? Dobra, 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 no dajesz, chodź. No prawie działa ta karuzela, jeszcze raz. Się uda. Dziękuję, Bloody, w sumie to fajne przeżycie, nigdy nie byłem na karuzeli w moim i co? Krótkim kocim mówiłem życiu. Mówiłem ci, że pokażę ci coś fajnego. Prawda. Wiesz, ale jest fajnie. No fajnie jest to, nie? Proszę mnie pokręcić, ale super. S, wygranko. Dwukropek. Mancio, ja byłem detektywem, nie uczyli cię jak korzystać z karuzeli. Pieprzone mydło. Szukać broni. Broni szukać. Moi przyjaciele, co tu się dzieje? Chodź, bo tu jest miś gwałciciel! Co? O nie! Miś gwałciciel! Miś gwałciciel, uciekajmy! Szybko! Ale jest napalony, musimy skryć! Karygoda, chodź! Pokażę ci małe kotki w piwnicy! Karygoda, pokażę ci kotki w piwnicy! Właśnie z nim pójdziemy do piwnicy! Jesteś psem obronnym, gryź go! Chodź, Karygoda! Chodź się po kotki! Dobrze, dobrze, dobrze! To jest jedyna szansa! Szympansy nie potrafią wchodzić do pociągu! Przede mną jest szyba pancerna, która mnie kompletnie chroni! I nie możesz strzelić przez tą szybę, no tak! No, ładnie, jesteśmy tutaj bezpieczni! Póki zostajemy sterowni, nie możemy tego zrobić! Dobra, to nie! Teraz musisz być prawdziwym psem obronnym! Musisz go zagryć, Ani! Nie, on będzie strzelał, to już nie! O, chodź, Karygoda, tak, chodź! Chodź tutaj, tak! Mamy go. Dobra, wrzucę go do sterowni. Ja czekaj, zabiorę jego czapkę. Proszę, proszę dziewczynko, to dla ciebie. Dobra, mamy tutaj tego byczka. Teraz już nie będzie zagraszać, możemy w lewo skręcić. Cholera wie, jak się ten steruje w sumie. Nie, jednak w lewo. To. Niestety dobra, nie cała jestem pewien, Mandzi, jak się steruje tym pociągiem. Muszę przyznać, że ominąłem kilka lekcji maszynistwostwa. A, spokojnie, tak akurat się składa, słuchajcie, ale że jest jeszcze jeden wróg. Jest taki miś, który chce mnie dopaść. A, słyszałem o nim. Miś gwałciciel. Brat szympansa gwałciciela. O,
co? Kurwa? Nie, to była dziwna historia. No muszę się bronić. Ja nie, dole. Nie. Trochę pojebane te zwierzęta, które ze mną jadą, ale muszę się bronić. Dobra, co mi się wydaje, że się banem posypię. Mała dziewczynko, już niedługo dojedziemy na ostatnią stację. Mała dziewczynko, sytuacja jest trochę, jakby to powiedzieć, no nie jest nic za ciekawa, bo właśnie jedziesz z kotem i psem, twoimi dwoma ulubionymi zwierzątkami do głowy. Ale niestety, na końcu tej podróży będziesz musiała wybrać tylko jedno, które przeżyje. No właśnie, musisz zadecydować na końcu, czy jesteś lepiej zacznij dobrze myśleć, siarzem, ponieważ zbliżamy się powoli do końca trasy. No. Pomyśl, kto ciebie bronił w momencie, jak pies nie chciał zagryźć małpy. Przepraszam, Marta, nie chciał, to ostatecznie, to ostatecznie pamiętaj, kto, małpę. Pamiętaj, kto ci... No, ona sama. No, może jestem, mam może, złe wspomnienia. Może kiedyś jestem... mi się śniło, czy mnie zrzucił z dachu. Ale ja jestem... Ej, to właśnie małpa spadła do wody! To? Niemożliwe. Niemożliwe, małpy nie potrafią pływać z tyłu. Nie, bo nie, 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 dobrze, dobra, spokojnie. Musisz, masz, dziewczynko, musisz nas poświęcić, musisz Nico. Poświęcić jednego z nas, szybko, nie, szybko, nie, wtedy nie pójdą sobie. U nie, idą tam, tam jest jeden. Jednego z nas musisz poświęcić. Poświęciłem. Co wy robicie? Mała dziewczynka zabiła psa, mała dziewczynka zabiła psa. To nie, 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 on mnie chciał ugryźć. Jestem ugryźć. Poczekajcie, spokojnie. O, zabiłem psa! Mi się wydaje, że dochodzą teraz jakieś modele. Pan też dochodzą? Dobra, ale pies leży, nie ma. Jakie modele? Teraz pociągu, no bo mam tylko, że wyszło. Dobrze, 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 dziękuję panowie, dziękuję, że mam radę. Nie, 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 nie. Kurde, pododawać takich modeli nawet randomowych, wiesz? Ona powinna być bardzo pododawać. A, nie, ale wiesz co, chodzi o to, że... Wszyscy zmieniają cały czas modele i to jest spoko w sumie. Ben, bo nie ma problemu, możemy pododawać, tylko po prostu... Kurczę, Mandzio, mógłbym ciebie zabić. Dobra. Ale mogłeś, zabrać. Ale miałem nadzieję, że zdecydujesz się mnie zabić, a nie Bladiego. Przekonałeś mnie z tym, że nie gaj z jej.